Jestem szczęśliwy, że żyję, powiedział w Sejmie Szymon Witecki z zespołem Downa, którego wczoraj w trakcie wysłuchania publicznego projektów aborcyjnych wspierali rodzice chcący pokazać wartość ludzkiego życia. Marta i Andrzej Witeccy, małżeństwo od 27 lat. Mamy 6 dzieci. Najmłodsza córka zmarła. Ona urodziła się z tak zwaną wadą letalną, żyła 4 miesiące. Mieliśmy ten przywilej, aby wsparło nas warszawskie hospicjum dla dzieci. Dwóch synów, których wychowują, ma zespół Downa. Jakub, który wczoraj nie mógł pojawić się w Sejmie, ma 17 lat. Marta i Andrzej Witeccy otworzyli przed nim swój dom, stali się dla niego rodziną zastępczą. I nie było to ich pierwsze spotkanie z zespołem Downa. Jesteśmy rodzicami Szymona, który ma zespół Downa, który miał tę szansę, żeby się urodzić i dzisiaj żyć. Szymon chciał powiedzieć kilka słów. Ja się. W Sejmie Szymona wspierali rodzice, by wszyscy zrozumieli, co ma do powiedzenia. Ja kocham rodziców, ja tatę, mamę kocham. Super. Kocham tatę i mamę. Dziękujemy bardzo. Bóg jest wierny w tym, co obiecał. I mieliśmy takie przekonanie i mamy dalej przekonanie, że nie daje nam rzeczy, które są trudniejsze niż nam by się, niż bylibyśmy w stanie to znieść. W tej rodzinie słyszymy, że mają za co dziękować.